Dzień dobry Pruszków, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W tym pięknym, szczególnym dniu, Szanowni Państwo, nie przypuszczałem, że będę tak onieśmielony po tak długiej przerwie niewidzenia Was i braku tej możliwości bezpośredniego kontaktu. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że się możemy spotkać, że w końcu jesteśmy tutaj razem i świętujemy ten piękny dzień. Dzień, w którym największymi bohaterami są nasze dzieci, pruszkowskie dzieci. Jest mi bardzo, bardzo miło, że jesteście tutaj i właśnie, że tego dnia możemy oddać Wam ten plac zabaw. Plac zabaw, który mam nadzieję będzie służył przez wiele, wiele lat, tak jak tamten. I chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować jednej z pań, która zaczepiła mnie i chwileczkę rozmawialiśmy i powiedziała do mnie: pamiętam, jak miałam 12-13 lat i oddawany był tamten plac zabaw, a dzisiaj jestem tu swoim dzieckiem. I wierzę, że niektóre dzieci, które tutaj są, na następny plac będą już przychodziły ze swoimi pociekami. Moi drodzy, nie sposób tutaj będzie wyrazić wdzięczności i podziękowań dla wszystkich, ale pozwólcie, że chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować pani prezydent Beacie Czyżewskiej za duże brawa, za ogromny wkład, za angażowanie, za ten trud, który tutaj poświęciła i do projektowania i nadzorowania wykonania tej całej pracy. Duże brawa, ukłony dla pana prezydenta Konrada Sipiery za wsparcie inwestycyjne. Moi drodzy, nie byłoby tego wszystkiego, gdzieś mi w tłumie zginęła pani naczelnik Elżbieta Garczyńska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, z całym zespołem, z całym wydziałem i tutaj głównie chciałbym też podziękować pani Anetce Kozłowskiej. Proszę Państwa, bardzo proszę o duże brawa. Mam nadzieję, że mnie słyszą. Moje drogie dzieci, to jest wasz dzień, wasze święto, cały park, wszystkie urządzenia są do waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że jak obserwuję was już mniej więcej od godziny, jak testujecie, że będziecie zadowolone przez kolejne lata. Nie wiem, no, bardzo proszę, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan prezydent, dzisiaj w naszym mieście jest naprawdę ogromne święto. Po pierwsze, każdy z nas świętuje wyjątkowy dzień, jakim jest Dzień Dziecka. Nawiązując do placu zabaw, który otwieramy dzisiaj dla naszych najmłodszych mieszkańców, idea, która nam przyświecała, myślę, że zadowoli wszystkich naszych najmłodszych dzieci, bo bardzo nam zależało na tym, żeby na tym placu zabaw znalazło się jak najwięcej urządzeń integracyjnych. Takich urządzeń, które sprawią, że również dzieci ze specjalnymi potrzebami będą mogły tutaj spędzać czas i bawić się wspólnie ze swoimi rówieśnikami. Tak jak powiedział pan prezydent, trzymamy kciuki, oby takich miejsc w naszym mieście powstawało jak najwięcej i oby to miejsce bezpiecznie i z radością służyło wszystkim naszym najmłodszym mieszkańcom. Dziękuję. Szanowni Państwo, na koniec, drogie dzieci przede wszystkim, pan prezydent i pani prezydent ze swojej skromności nie wspomnieli o tym, co przed nami, a to jest dopiero początek, ponieważ będziemy za chwilę realizować kolejne projekty, właśnie projekty, które mają nas wszystkich łączyć w zabawie i ten plac zabaw jest najlepszym tego przykładem, że chcemy, żeby ta zabawa nas wszystkich łączyła, a nie dzieliła. Niedługo kolejne realizacje i niedługo będziemy Państwu to wszystko pokazywać, a w tej chwili przede wszystkim dzieciom życzymy wspaniałej, dobrej i bezpiecznej zabawy. Moi drodzy, ja sobie pozwolę jeszcze wspomnieć o dwóch osobach, a mianowicie takiej złożonej liczbie. Na pewno musimy podziękować dużymi brawami dla projektanta tego całego placu i wykonawcę, który no, na pewno nie miał tutaj z nami łatwo i za
ten nadzór, który gdzieś prowadziłem w zasadzie codziennie. I przepraszam, i dziękuję. Duże brawa, dziękuję bardzo. Moje drogie dzieci, ja jeszcze sobie tutaj nawiążę do jednej rzeczy. Chcieliśmy, żeby to miejsce w naszym mieście, to szczególne miejsce, to miejsce, które jest dla was, dla rodzin, bo ja jako tata, no już troszeczkę starszych córek, wiem, że place zabaw to nie jest miejsce tylko i wyłącznie dla dzieci, ale to jest miejsce także dla rodziców. My wszyscy rodzice bardzo lubimy przebywać w okolicach placu zabaw, dlatego że mamy chwilę dla siebie na to, żeby porozmawiać, chwilę wytchnienia, tak jak mówi tutaj pani prezydent. Chcielibyśmy, żebyście rzeczywiście fantastyczne chwile spędzali w naszym mieście. Ja sobie jeszcze spróbuję nawiązać dwa słowa, ponieważ widzę też nasze pruszkowskie przedszkola, panie nauczycielki, panią dyrektor, do takiego projektu, który był realizowany przedszkolnego tutaj ze wsparciem pani prezydent. Pruszków Poznasz, polubisz. Edukacja dla dzieci w przedszkolach, ucząca ich właśnie o tej naszej najmniejszej ojczyźnie, o tym Pruszkowie. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że idąc na ten większy plac zabaw dla starszych dzieci, wszystkie wieże zwieńczone są flagą naszego miasta. Wszystkiego dobrego. Ruszamy do zabawy. Zapraszam do przecięcia wstępnie. Jedna trzecia moja. Dobrze, chodźcie. Pani prezydent. Trzeba wytworzyć prąd i to jak jest wytworzony prąd, to dopiero rusza. Jak się mija tą czerwoną strefę, to trzeba dopiero wcisnąć to. Po to, żeby wrócić do domu i spał. O, już chyba jedziesz, tak czy nie? No pedał, czerał, tak. O, super. Mocno, mocno! O, uwaga! O, tak, dwa, trzy. Jedziesz! Dawaj! Mama nie wsiada, tu mi się ściga.
Szybko kostka znika, więc nikt nie mruga, nikt nie oddycha, bo wszystko przegapicie. Uwaga, uwaga, uwaga. Na jeden, na dwa i na trzy. Nie ma i wróciła. A, widzieliście to? To ja muszę ten numer dopracować troszeczkę. To zrobimy wersję bardzo powoli w kapeluszu. Dobra, Zosia? Kostka drewniana idzie do kapelusza. Wkładamy ją tutaj i nie uwierzycie, nie uwierzycie, ale kostka zniknęła. Tadam, bardzo dziękuję. Co, cylinder? Przed chwilą Zosia oglądała. Ile razy można cylinder oglądać? Ciągle cylinder i cylinder, cylinder, cylinder. A, nie ma problemu. Ja sprawdzę. Nic tu nie ma. Słuchaj. A, odwrócę cylinder. Jak? Do góry nogami ja nie potrafię. Stacie się przewrócę, karek złamie i pojadę. A, nie wypada. Zrobię lepszy numer, zrobię. Zobaczcie. Kostka wróciła. Nie podoba się ten numer wam, widzę. Dlatego ja tak myślałem, że nie będzie tak łatwo, że ja przyjadę i taki numer zrobię. Dlatego ja się przygotowałem i zabrałem ze sobą, moi drodzy, magiczną szafę. I za pomocą tej magicznej szafy kostka zniknie. Na razie ręce na dół, żebyście wszystko wnikliwie obserwowali. Tak jak powiedziałem, drewniana kostka włożona do skrzyni znika. Na jeden, stanę tak, żebyście widzieli, na dwa i na trzy. Nie ma, kostka zniknie. No wiem, zamknąłem, dlatego udowodnię wam. I kostki nie ma. Piękny numer, jak... Dobra, nie ma problemu. Słuchajcie, ja nie mam nic do... Druga. Nie ma problemu. Słuchajcie, dwie strony. Ja nie mam rękawy nawet podwinę. Co? Co, że... Tu? Czekajcie, wiem, co zrobię. Wiem, co zrobię. Otworzę trzecią i otworzę czwartą. To mam pomysł. Otwieram trzecią. Aha. I otwieram czwartą, jak będzie idealna cisza. Ktoś puka stopą, to nie otworzę. Ktoś tam przeszkadza. No dobra, to ja. Uwaga, otwieram czwartą. Otworzyłem. Nie mówiłem, że na maksa, ale trochę otworzyłem. Nie skłamałem, otworzyłem.
No dobra, otwieram do końca. Słuchajcie, zadanie jest... Co? Słuchajcie, kostka zniknęła. Tak jak Zosia chciała, bardzo powoli kostka leciała, leciała, leciała i pojawiła się z powrotem w cylindrze. Widzieliśmy na własne oczy tamta blada twarz imieniem Litka! Ona obłaskawiła bizona, czyli jeszcze jest szansa, że Indianie powrócą, tylko muszę ją dogonić. Oj, biegnę po ciebie, blada twarzy! Biegnę, zaczekaj na mnie! Zaczekaj, blada twarzy! Już go nie ma. O nie! Pan! Tu jestem bezpieczna, prawda? Jak to? Nie! Michał, chodź tu, bo za mną coś idzie! To jest niesprawiedliwe, jak niesprawiedliwość! Michał! Nie mogłem się poskarżyć mamie, bo jej nie było! Nie mogłem się pochwalić mamie, bo dalej jej nie ma! A co ty taka teraz trzęsąca się bo coś ze mną szło! Takie duże, białe, jak to wyglądało! A oni mówią, że ja mam to za plecami! A ja się wcale nie boję! Czy ja mam to za plecami? Popatrz! Nie ma nikogo! Ale mówiłem ci, Litka, tu się dzieją rzeczy dziwne. Patrzcie, tam jest taka żółta gąsienica. Widzicie ją? Nie, akurat to jest chyba zjeżdżalnia. Thank you.